Witam wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Spotykamy się ponownie po tygodniowej przerwie, żeby zobaczyć, co dzieje się w moich ulach. Jest prawie połowa września, więc sytuacja powinna być dobra, jeśli chodzi o zapasy. Wciąż w tych okolicach, gdzie się znajdujemy, kwitnie nawłoć i inne dzikie kwiaty wokół, więc pszczoły wciąż noszą pyłek, wciąż noszą nektar, ale dzisiaj sprawdzimy, jak wyglądają zapasy we wszystkich rodzinach, no i czy jeszcze żyją te dwie malutkie rodziny, które mam zamiar w przyszłości połączyć. Jeśli są na tyle małe, że nie będzie sensu tego robić, to będę musiał po prostu pszczoły wysypać, żeby znalazły sobie nowy dom w dwóch sąsiednich, najsilniejszych rodzinach. Tak więc zapraszam do oglądania. W tamtym tygodniu włożyłem z czystej ciekawości nadstawkę do mojego najsilniejszego ula i dzisiaj sprawdzę, czy pszczoły zauważyły w ogóle tą nadstawkę i czy cokolwiek w niej zrobiły. No tak jak widzę, chodzą tylko po ramkach, a nic tutaj nadzwyczajnego nie ma. Więc myślę, że w tym roku nie będą tutaj pszczoły nic nosiły. Nie wydaje mi się, żeby coś tutaj się działo. Tylko sobie spacerują po tych rameczkach. Nic tutaj nie ma. Więc jeszcze niech tak może z tydzień ta nadstawka posiedzi. I zobaczymy, co będzie dalej. Nie, nic kompletnie się nie dzieje w tej nadstawce. Jest tylko dobrze przyklejona do reszty ula. Najwyższy korpus jest częściowo zapakowany. Pszczoły wciąż ładują nektar do ramek. I wciąż odbudowują ramki. Ale już nie tak szybko.
Próbuję tylko sprawdzić, czy w górnym korpusie są larwy i jajka. Czy jest to tylko korpus przeznaczony na zapasy. No, to jest piękna ramka z zasklepionym miodem. Tak jak widać. Czyli prawdopodobnie górny korpus jest ładowany jako magazyn. Sprawdzę jeszcze jedną. No, ta jest zapakowana z dwóch stron i właściwie zasklepiona już. Podobnie jest z kolejnymi ramkami. Są częściowo pozasklepiane. Tak więc nie będę tutaj więcej zawracał głowy. Niech sobie dalej pracują. Zobaczymy, co się dzieje teraz w tym malutkim uliku. Jest dużo martwych pszczół, więc to może być zły znak. Nie widać żadnych zmian. Poza tym, że oczywiście ul się nie powiększa absolutnie. Nic nie robi na ramkach. Nic się tu nie dzieje. Ramki są puste. Widzę, że czerw, który miał się wygryźć, nie wygryza się. I na dnie jest bardzo dużo martwych larw. Chociaż wciąż widzę jajka, więc gdzieś musi być królowa. Ale ul chyba jest zarażony tym chrząszczem bardzo mocno.
bo skoro są martwe pszczoły w komórkach, to znaczy, że coś się tutaj zabija, nie wiem. No jest dużo tych chrząszczy, widzę je, chodzą po komórkach. To by świadczyło chyba o tym, że jest mnóstwo komórek zarażonych przez te chrząszcze. Może dlatego też pszczoły wyrzucały te własne larwy. Królowa jest, ale nie czerwi. No to jest właśnie ten minus tego malutkiego ulika. Jest zbyt słaby, żeby się bronić. Na tym etapie nie widzę sensu łączenia tych dwóch uli, ponieważ jest tylko jedna ramka pszczół, można tak powiedzieć. Żadnych zapasów, żadnego miodu, troszeczkę pyłku, mnóstwo chrząszczy, więc myślę, że trzeba zmienić taktykę i po prostu otworzyć ten ul, żeby pszczoły wyleciały gdzieś do innych uli. Ul pomarańczowy znosi cały czas zapasy. Nie robi tego tak szybko jak mój najlepszy ul, ale myślę, że radzi sobie. Tutaj już prawie cała ramka założona. Ale sąsiednia jest pusta. Może to dopiero zaczęta odbudowa. No ale te chrząszcze są w każdym ulu, niestety. To jest jakaś plaga tych chrząszczy.
właściwie to zobaczę, jak to wygląda. Cały czas pakują. Tutaj już jest całkowicie napakowane. Tu jest pusto, ale prawdopodobnie są jajka. Tak. Są jajka. Ale co ciekawe, jeszcze widzę trutnie w tym muru. Jeszcze są tutaj chłopaki. Tu jest czerw wygryzający się i już jest zakładany nowy. Bardzo ładne ramki z czerwiem. Dosyć sporo czerwiu jest w tym muru. Pszczoły mają prawdopodobnie dużo zapasów. Mają czym karmić młode. A ta ramka pusta. Co to ciekawe. Bardzo dziwne. Tak więc sytuacja wygląda dosyć dobrze. Zerknę tylko szybciutko do dolnego korpusu.
Tutaj też są ramki z czerwiem. Co najmniej trzy, tak jak widzę. Tu może nawet jeszcze są. Tak więc sytuacja wygląda dosyć dobrze. No dobrze, niech sobie pszczoły dalej pracują. W naszym malutkim uliku ruch jest niewielki. Tutaj się nic nie dzieje od kilku tygodni. Jest tylko troszeczkę pyłku, trochę nektaru. Nawet już z lekka zasklepionego. Czerw jest, jak widać, nieregularny, czyli wniosek z tego taki, że jest to czerw trutowy. Młodych pszczół nie ma. No ale i trutni też nie widzę. Nie ma jajek. Nie spotkałem królowej, więc nie wiem, czy jest gdzieś. No ten mały ulik to rzeczywiście jest oczywiście zbyt mały, żeby przeżył, więc no będę musiał coś z tym zrobić. Z tamtym jeszcze mniejszym właściwie, bo tu jest pełna ramka, ale jest trochę zapasu, trochę nektaru. Ten ul widać, że pracuje, chociaż trochę. Więc nie wiem, co teraz zrobić, czy połączyć ten mały z tamtym, czy odwrotnie. Zabrać zapasy z tamtego, włożyć tu i zazimować taki mały ulik. No jest królowa, chodzi tutaj po ramkach. Ale z tego, co widzę, prawdopodobnie nie znosi jajek. Jest kilka jajek, ale bardzo, bardzo mało. Sytuacja w ulu środkowym nie daje żadnej nadziei już na uratowanie tej rodziny. Pomimo, że wymieniłem matkę na zupełnie inny rodzaj, pszczoły cierpią z powodu zarażenia
infekcją chrząszcza, który tutaj jest prawdziwą plagą. Malutki ulik w tym małym uliku z samego brzegu też nie radzi sobie najlepiej, więc nie wiem, czy połączenie tych dwóch rodzin da jakikolwiek efekt. Myślę, że spróbuję to zrobić, ale nie spodziewam się, że ta rodzina dotrwa do zimy w ogóle, więc zobaczymy za kilka tygodni po połączeniu tych rodzin, jak będzie sytuacja wyglądała. Będę musiał je oczywiście od razu zakarmiać. Jeśli nie będzie wyglądać na tyle duża, że zimę przetrwa, no niestety będę musiał zlikwidować tą rodzinę i po prostu rozdzielić pszczoły na sąsiednie ule, żeby zostały tylko te dwa. Tak więc dziękuję za dzisiejsze oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć! Po kilku godzinach tego samego dnia przyjechałem do moich uli, żeby połączyć dwa ule ze sobą. Ten mały ulik z tym środkowym. Złączę je. Wcześniej, jak tutaj byłem rano, zabrałem królową z tego malutkiego ulika. To jest ta sama królowa, prawdopodobnie była. Ta sama królowa, która czerwiła samym trutniem, więc udała się do krainy wiecznych pożytków. A te pszczoły, które są opuszczone, połączę z tym środkowym ulem metodą na gazetę. I za chwilę tą metodę zobaczycie. Nie zamierzam używać dymu. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny, że pszczoły nie będą zbytnio wrażliwe. Te chrząszcze są wszędzie. To jest straszne z tymi chrząszczami. Pszczoły siedzą właściwie na jednej ramce. Muszę troszeczkę zebrać tego wosku, żeby mi gazeta nie odstawała. Przykryję ten ul gazetą. I troszeczkę popryskam wodą. Żeby ten ul, który tutaj przeniesiemy na górę, miał na początek chociaż troszeczkę wody, wilgotności jako takiej. Przygotowałem sobie tutaj wcześniej już kolejny korpus. W gazecie zrobię kilka takich otworków, szczelinek, żeby pszczoły mogły się wygryzać. Tu mam kilka pustych ramek, które wstawię tutaj, żeby przenieść te pszczoły z małego ula. No może tak mniej więcej. Wszystko jest gotowe. Przenosimy teraz mały ulik.
ramki przełożę po prostu tak, jak one są w tym ulu. Tak je poprzekładam. Tutaj. Pszczoły chyba czują, że już są bez matki. Bo są troszeczkę nerwowe. Dlatego robimy to dosyć szybko. Przekładamy. Składamy ramki do siebie. No i na tym właściwie kończy się nasza operacja. Zamykamy. Przykrywamy daszek. I to wszystko, jeśli chodzi o połączenie dwóch rodzin z jednego ula. Ten mały ulik oczywiście zostawię tak, jak jest tam na miejscu. W razie gdyby za kilka dni niektóre zbłąkane pszczoły chciały wrócić do tego samego miejsca, i będę je regularnie przerzucał tutaj, jeśli jakieś takie znajdę.